Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym i być może ostatnim odcinku z Corps Party Blood Covered. Po kilku latach nadszedł czas, żeby zakończyć tę serię. Wow. Ta głowa w górnym prawym wygląda znajomo. Och, co do cholery. Te wszystkie głowy poukładane, niczym nagrody. Boże. One nie wyglądają na stare, również. Myślę, że to są ofiary klątwy, które zostały tutaj uwięzione, tak jak my. Jaki chory człowiek by poukładał je w taki sposób? Być może ktoś z obsesją, ktoś, kto jest dumny ze swojej kolekcji. Z pewnością nie jest to ktoś, kogo chciałbym poznać. Miałem się przyglądać, jak przyszedłeś, a ja kompletnie to olałem. I prawdopodobnie teraz zginę. No właśnie. Dobra robota, Veir. Aha, okej, nie zginąłem. Tyle dobrego. Gdzie jestem? Aha, okej. No dobra, zaraz. Znowu mam obserwować ducha? Prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Spróbujmy. Wait, what? Chyba popełniłem jakiś błąd. Droga Shiho. Shiho, Shiho, Shaiho, nie wiem. Bądź silna. Nieważne, co się wydarzy. Nieważne, co zobaczysz. Nigdy nie utracaj swojej silnej woli. Walcz z czernieniem. Nie pozwól, żeby cię przejęło. Jeśli możesz to pokonać, to pokonasz nawet przeznaczenie. Dosyć straszna wiadomość. Ona nie wróży nic dobrego. O, to jest chyba ten cały kamerzysta, Ik. Czekaj, ludzie? Co proszę? Ja... Ach, wy. Tutaj, opuściłeś to. What the fuck? Okej. Nanda. Co się właśnie stało? Nie mam pojęcia. On spojrzał na moją twarz i wtedy on... No dalej, powinniśmy pójść naprzód tak szybko jak to możliwe. W tych tunelach dochodzi do dziwnych zjawisk. Okej. O, most, nie wiadomo gdzie. Ale dobra. Aha, tutaj. Pytanie, czy nie popełniliśmy błędu aktywując ten most? Może coś będzie nas tędy goniło? Dobra. W jakim celu ktoś stworzył takie mechanizmy? I skoro ten koleś pobiegł tędy, to gdzie on właściwie uciekł? To nie ma sensu. To tak jakby twórcy troszkę nie mieli pomysłu na tę lokację i po prostu nas spamili dźwigni, żeby tylko przedłużyć gameplay. Cóż, chyba że ten mechanizm tak jakby sam się dezaktywuje po czasie, żeby te mosty z powrotem zanikały. No bo w przeciwnym razie to nie ma sensu. Tamten koleś tędy uciekł,
a tutaj nie było przejścia. Dziwne. O rany, sporo tego. O, save. To może wróżyć coś złego. Zapiszmy. Nie wiem, tutaj? Save. Yes. Save complete. Yay! Okej, teraz jestem pewien, to jest śmiech, a nie płacz. Znowu lokacja tego typu? Będziemy spadać? O Boże! Napiernicze. Kto to wymyślił? No dobra. Zróbmy to. No i co? I teraz wracamy tutaj, w lewo, tak? Na sam dół? Okej, to było dziwne. Co to za miejsce? Zapach jest naprawdę silny. Czy wszystko dobrze, Yuka? O mój Boże! Pomieszczenie tortur. Co jest nie tak z tym pokojem? Do czego on jest używany? Na tym stole jest naprawdę dużo krwi. Aha, ja się mam poruszać jej. Tak, tak. Pozostałości. Ogasawara Nana. To jest wielka szafa. Wystarczająco duża, żeby zmieścić człowieka. Jest całkowicie pusta. Cokolwiek jest w tym zlewie, śmierdzi i wygląda na soczyste i czunki? Co mam robić? Oh shit. Dobra, plan jest taki. Ktoś nadchodzi. Wy się chowacie pod stołem, a ja chowam się w szafie. Co my mamy zrobić? Kroki się zbliżają. Pod stół, szybko. Czy my nie zostaniemy od razu odnalezieni? Nie ma innego miejsca, żeby się ukryć. No dalej. Naomi, jeden piksel twojego ubrania wystaje spod tego stołu. Just saying. Ładne buty. O, schował się w szafie. Teraz albo znajdzie nas, albo znajdzie jego. To jest chyba syn dyrektora. Yoshikazu. Naomi. Naomi, trzymaj się tam. Ależ, cóż on tam robi u góry? Te dźwię... What? Oh shit. Naomi.
Weź się w garść. Biedna Naomi. I to jeszcze Seiko upadła perfidnie przed nią. Co on jej robi? O mój Boże. Wow. Po prostu wow. Myślę, że on odszedł. Naomi. Naomi? Czy wszystko dobrze? Naomi. Gdzie? Gdzie ten popapraniec zabrał Seiko? Mate! Naomi! Czekaj, Naomi! Ona przeszła już wystarczająco wiele. Nie mogę na to pozwolić. Czekaj, proszę. Nie odchodź sama, Naomi. Cholera. Yuka, no dalej. Trzymaj się blisko mnie. Dobrze. Możemy przypuszczać, że ona będzie podążała za śladami krwi. Spróbujmy ją dogonić. Dobrze. No dobra. Ale tam jest zapis. Chcę zapisać. No data. Come on. Dajcie mi zapisać. Może tak tutaj dla odmiany. Strasznie ryzykownie grałem w tę grę, używając tylko dwóch slotów przez 5 chapterów. Skończyły się. Ha? Ślady krwi z ciała Shinohary. One zniknęły. Ale dlaczego? Nie wiem, ale coś strasznie mnie suszy. Ciekawe dlaczego. O, wow, coś mi strzeliło w lewe ucho. Co to za uczucie? Mam wrażenie, że nie powinniśmy iść w tę stronę. No dobrze. Tam pewnie jest Naomi. Ale scenariusz nie pozwala się nam tam dostać, ponieważ Logix. Ayumi, ty żyjesz! Co do? Gdzie? Oh. Dlaczego? Dlaczego tu jest tak wiele ciał? Biedna Ayumi, ale gdzie jest Yoshi? Czekaj. Kishinuma! Kishinuma! Jesteś tutaj? Nie, proszę. Nie! Kishinuma! God damn it! Dlaczego? Dlaczego muszę być tutaj sama? Nie. Nie, on nie mógł. Czy on gdzieś tutaj leży? Nie. Hej! Nawet nie myśl, że zginąłem. Kishinuma! Zanim zdałem sobie z tego sprawę, poszedłem chyba innym szyldem czy coś i prawie skończyłem w basenie. To byłoby dosyć problematyczne. Wszystko dobrze, Shinozaki? Nice. Jej, ciała. Jej. Zbieramy imiona. Nie wiem po co. Ale czemu nie? Nawet nie chce mi się ich czytać.
Yoshiki, Shinozaki mo. Yoshiki, Shinozaki. Mochida-kun. Mochida. I Yuka również. Cieszę się, że was widzę. Wszystko z wami dobrze? Ciężko oddychacie. Naomi poszła za tym potworem, który zabrał ciało Shinohary i się od nas rozdzieliła. Nakashima zaginęła? Pani Yui, również. Boże. To wszystko, moja wina. Bądź silna, pamiętasz? To były ostatnie słowa pani Yui. Więc musimy zrobić to, co nam kazała i wydostać się stąd, okej? Pani Yui, wiecie, ja nie jestem w stanie sobie jej wyobrazić z niczym innym niż uśmiechem na twarzy. Nieważne, przez co przechodziliśmy, pani Yui zawsze tu dla nas była. Pomagała nam od samego początku, chyba. Jestem pewien, że nadal to robi. No dalej, musimy to zrobić, dla pani Yui. Nie zamartwiajmy jej już dłużej. Naomi, proszę, bądź bezpieczna. Seiko! Seiko! Gdzie jesteś? Nie pozwolę im już dłużej cię ranić. Ochronię cię! Telewizor. A, rany. Ayumi. Ach, Yuki. Jesteś tutaj. Czy to znaczy, że nadal kontrolujesz swoją wolę? Ayumi. Nie poddawaj się. Zostałaś zaatakowana przez czernienie, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Jego efekty zaczynają cię przejmować. Wciąż możesz to powstrzymać, ale musisz się pośpieszyć. Ona jest tutaj. W następnym pokoju. To, czy uda wam się powrócić do waszego świata, zależy od niej. Ruszajcie. Szybko. Czekaj, ale co z Naomi? Nie możemy stąd odejść bez niej. Ona aktualnie walczy z własnymi demonami. Jeśli uda jej się to powstrzymać, jeśli uda jej się powstrzymać jej własne czernienie, to powróci. O nie! To powinno być możliwe, żeby uspokoić nawet Sachiko. Upewnijcie się, że jesteście gotowi. Gotowi, by walczyć. Ja wciąż nie rozumiem, co się dzieje w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Ale zaszliśmy zbyt daleko, żeby się teraz wycofać. Będę w tym do samego końca. Rozumiemy. No dalej. Zróbmy to. Pamiętajcie, ucieczka zależy od Sachiko. Musicie znaleźć sposób, żeby do niej przemówić. Żeby przemówić do jej serca. Dobra, zapiszmy.
Scena morderstwa. Pod sufitem wisi gnijące ciało. Ono należy do Yanagihori Yoshikazu. Braciszku, boli mnie głowa. Yuka! Yuka! Tutaj jest całkowicie ciemno. Czy tutaj jest Sachiko? Co? To było? O Boże! Ach, czy to jest... Sachiko? Powiedziałam wam, żebyście odeszli. Nie zbliżajcie się. Nie patrzcie na mnie. Sachiko, proszę, posłuchaj. My... Odejdźcie. Proszę, uwierz mi. Nie chcemy cię skrzywdzić. Odejdźcie, albo was zabiję. Cholera, nie możemy do niej dotrzeć. Moje imię brzmi Shougo Taguchi. Pracuję jako kamerzysta Kibiki Kou i jego ogólny asystent. Zostałem rozdzielony od szefa, ale mam zamiar robić to, co obiecałem. Będę nagrywał do gorzkiego końca, nieważne, co się wydarzy. Nie zgubię nawet minuty. Te nagrania posłużą jako potwierdzenie mojego istnienia. Nie, przestań! Co do... Czy to jest łazienka dziewczyn? Kto tam jest? Muszę się ukryć. Mam nadzieję, że uda mi się to nagrać. Ktokolwiek tam jest. Proszę, nie rób tego. O! Naomi! O cholera! O szkurna! Moje ciało! Zostaliśmy sparaliżowani! Nie mogę się ruszyć! Och, Boże! Czy wszystko z wami dobrze? Moje uszy! Moje uszy! Braciszku! Uratuj mnie! O nie! O kurna! Yuka! 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 Boże! Nie mogę nawet odwrócić swojego ciała, żeby na nią spojrzeć! Czy my wszyscy jesteśmy kompletnie zamrożeni? Co ty ze mną robisz? Au, przestań, proszę. Yuka, co się dzieje? Kurna, ona ją zabije. Sachiko, ty suko, zostaw ją w spokoju. Mochida, no dalej, zrób to. Zrób co? Mam ją uspokoić? Po prostu się pośpiesz. Dobrze.
Naomi, proszę, nie rób tego. Dwie dziewczyny, jedna jest na wiadrze, ze swoimi dłońmi związanymi za jej plecami i ma linę wokół swojej szyi. Nie, nie, proszę, Naomi, obudź się. Naomi, Naomi. Oż kurwa. O nie. Ona kopnęła to wiadro. Mój Boże, to jest morderstwo. Co ja właśnie zobaczyłem? Pomocy! Pomóżcie mi! Sachiko, to należy do ciebie. To jest część twojego ciała, która została ci odebrana. Otwórz swoje oczy. Proszę. Czy chcemy jej oferować język Sachiko? Tak. Czy chcemy jej oferować... No to jest nacho, po cholerę. Mamo, obiecałaś mi. Twoja mama cierpiała tak samo jak ty. Rzeczy, które robisz, jej wcale nie uszczęśliwiają. Czy chcemy jej oferować pluszaka? Tak, to jej. Czy chcemy jej oferować nagranie? Na cholerę jej to. Kto? Gdzie jest mama? Gdzie ja jestem? Znowu mogę się ruszać. Czy to znaczy, że to działa? O Boże. Naomi! Naomi! Tak. Wszyscy, no dalej. Zbliżcie do siebie kawałki papieru. Dobrze. Rozumiem. W porządku. Tak, każdy ma swoją odpowiedź, oryginalnie. Okej. Sachiko, wysłuchaj naszej prośby. My chcemy wrócić do domu. Właśnie do tego służą talizmany. One reprezentują nasze poszanowanie dla innych ludzi. One są jak mikrokosmosy naszych dusz, prawda? Co? Ty i twoja mama przeszłyście przez naprawdę okropne rzeczy. Ale wszystko, co chcemy zrobić, to uwolnić cię z tego cierpienia. Sachiko, błagamy cię. 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 Chyba jeszcze jeden raz dla niej, nie? Sachiko, błagamy cię. Mina. Ludziska. Yuka, Naomi, czy wszystko dobrze? Jest dobrze, to nic poważnego. Użyję mojej wstążki, żeby zatrzymać krwawienie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Ayumi, dziękuję. Yuka? Udało nam się. Satoshi. Naomi, tak się cieszę, że jesteś bezpieczna. Co się stało z Shinoharą?
Ja powiem ci później. Och, dobrze. Yuki-chan! Yuki! Teraz to jest jedyna szansa, żebyście uciekli. Jakiś veil pomiędzy waszym światem a tą szkołą jest teraz najcięższy. Brama jest otwarta. Nie wiem, bariera czy coś? Musicie się pośpieszyć i wydostać się z tego budynku, zanim się zamknie. I zakończyć rytuał. Kiedy to się zamknie, ten Nexus powróci do swojej poprzedniej formy. I stracicie szansę, żeby się wydostać. Co? W takim razie, co się z wami stanie? Wygląda na to, że staliśmy się częścią tych wymiarów. Oprócz Sachiko, nikt z nas nie może być uratowany. W tej chwili jestem wolna, ale to nie będzie trwało wiecznie. Wkrótce będę kreowała to miejsce, tak jak zawsze. Nie! Ta szkoła zaczęła już tworzyć nową Sachiko. Proszę, idźcie. Wydostańcie się z tego budynku, kiedy nadal możecie. No dalej, wydostańmy się stąd. Oh shit, ale ja nie znam drogi na zewnątrz. Gdzie ja mam biec? Mogę zapisać? Mogę? Mam naprawdę złe przeczucie, że nie trafię na zewnątrz. Come on. Którędy ja mogę uciec? Poważnie, nie mam pojęcia. Czy tutaj jest wyjście? Wątpię, ale... Czy tam jest wyjście? Co? Jak dead end? Wytyfy! To nie ma sensu! Dlaczego tam miałby być dead end? Gdzie ja mam iść? Where the fuck am I? Co? Wiem, że musicie się wydostać, ale ja w ogóle nie znam tych pomieszczeń. Gdzie ja jestem? O mój Boże. Okej, zjebałem. Ja po prostu wiem, że to zjebałem. Ale naprawdę, nie wiem, gdzie ja mam biec. Czy mogę? Aha, mogę. Okej. Trzeci dzwon. Ile właściwie ich jest? Co to kurna jest? Aha. ID tak. Ale te schody są zbugowane bez kitu. To koniec. Zginiemy. Czwarty. Nawet nie wiem, ile ich jest. Come on! Nie chcę zginąć! To byłoby zbyt przykre. Come on! Come on! Piąty. Ile w ogóle ich jest? Dobra, skup się, Veir. Którędy ty tu przyszedłeś? Chyba tędy. Tak. Co jest? What the fuck? Dlaczego nie mogę wrócić? O nie! Kurwa, to koniec. Zaraz, co? What? To koniec. To jest niewykonalne. Za dużo czasu zmarnowałem. O nie! Co? Tak miało być? Kurwa, nie pamiętam tych pomieszczeń! Nie! Nie! Uczniowie, którzy wciąż są w budynku, już nigdy nie wrócą do domu. Co ja zrobiłem? Ach, wszystko stało się ciemne. Czy straciliśmy swoją szansę? Nie! Moi przyjaciele. Yuki. Witajcie w niebiańskiej podstawówce.
A, to było żałosne. Jak ja w ogóle mogłem zapomnieć, jak się tutaj dostałem? Rany, to było tak beznadziejne. Nie chcę zapisywać, dlaczego miałbym zapisywać ten fail? Come on. Skąd się tutaj wzięły te dziury? Przedtem ich nie było. Come on. Jesteśmy na zewnątrz. No dalej. Udało nam się. Teraz musimy przejść przez ten płot i będziemy w domu. Zróbmy to. W porządku. Okej. Cudownie. Proszę zadziałaj, proszę zadziałaj, proszę zadziałaj. No i co teraz? Udało wam się. Pomijając fakt, że utraciliście nauczycielkę i całą tonę przyjaciół. Wow, czy my... My wróciliśmy do domu. Braciszku. Twoje... Plamy krwi na ubraniu zniknęły, to ma sens. Yuka! Naprawdę, nam się udało. Yuki! Dziękuję ci tak bardzo. Biedna Yuki i reszta dusz. Oni wszyscy tam utknęli na amen. I tak. Nasza piątka to przetrwała. Kisaragi Gakueni. Udało nam się wrócić do Akademii Kisaragi, do prawdziwego świata, w naszych własnych czasach. Przez jakiś czas byliśmy po prostu szczęśliwi, że wróciliśmy do domu i że byliśmy żywi. Byliśmy pełni szczęścia. Ale to nie potrwało zbyt długo, zanim ponura rzeczywistość tego, co się wydarzyło, zabrała nasze uśmiechy z naszych twarzy. Pani Yui, Shinohara, Morishig i Suzumoto nie byli już dłużej z nami. Więc bądźcie ostrożni wracając do domu, dobrze? Będę. Żegnajcie. Do później. Czekajcie, zanim wszyscy odejdziecie. Nie zostawajcie w domu jutro. Proszę, przyjdźcie do szkoły. Dobra. Nie sądziłem, że będę w stanie usnąć tej nocy po tych wszystkich rzeczach, które widziałem. Ale spałem jak skała. Następnego poranka miałem ciężkie serce, że poszliśmy w stronę szkoły, w której nie było już pani Yui i reszty, ale los wciąż coś przed nami ukrywał. Shinohara? Morishige? Shinohara? Morishig? O czym wy mówicie? Nasza nauczycielka nazywa się Matsudo. Czy wy nadal śpicie, czy coś? Przeniesiony uczeń. Czy tutaj będzie ktoś nowy? To było jakby... Czwórka ludzi, która zmarła w tej szkole, nigdy nie istniała.
Nie, to niemożliwe. Jak oni mogą ich nie pamiętać? Wszystkie chwile, które spędziliśmy z Seiko i resztą, czy ja mam po prostu zaakceptować, że to nigdy się nie wydarzyło? Pani Yui, Suzumoto, Morishig i Shinohara. Czy oni nam mówią, że oni istnieją już teraz tylko w naszych wspomnieniach? To jest bardziej niż okrutne. Wciąż absorbując niepoliczalną liczbę dusz i zmieniając chyba myśli niewinnych dzieci, chłopców i dziewczyn. Niebiańska podstawówka wciąż stoi z nową Sachiko w swoim rdzeniu. Tutaj znajduje się kilku tych, którzy przetrwali, tych, którzy utracili swoje życia i tych, którzy będą musieli przejść przez te ciemne klątwy ponownie. A wśród nich są dusze tych, którzy byli w błędzie, niosąc w sobie okropny ból, bez końca poszukując ukojenia swoich smutków. Miejsca, które mogą nazwać domem. O rany. Satoshi. Gomenne. Przepraszam, że cię tutaj wezwałam, Satoshi. Ja, Isa. Och, to nie jest żaden problem. Co tam? Satoshi ni mite hoshii. Jest coś, co chciałabym, żebyś zobaczył. Kore. Tutaj. Kore wa. Ha? Czy to jest Shinohara no keitai ni nokotteta? To jest to. To jest niewysłana wiadomość od Shinohary, którą ci pokazałem. Tak. Ja muszę ci o czymś powiedzieć. Naomi-go? Więc to byłaś ty. Seiko nie mogła się ruszać, ale zamiast ją uratować, założyłam tę linę na jej szyję. Nie pamiętałaś tego? Kiedy zobaczyłam tę scenę, mój umysł po prostu się wyłączył. Nie mogłam w ogóle myśleć. I czarna mgła zaczęła się formować wokół mnie. Zaczynałam się gubić. Nic mnie już nie obchodziło. Również nic nie miało już dla mnie znaczenia. Przywitałabym śmierć. Seiko! Seiko! Ja! Boże, nie! Seiko! Tak bardzo. Chciałabym to cofnąć. Wygląda, jakby się przemieniała w Super Saiyana. Ciemność zaczynała się chyba wkradać we mnie. Moje ciało było całe czarne. Byłam na krańcu utracenia przytomności. I wtedy... SMS-ik. To jest ten SMS. Dlaczego go teraz dostałam?
To już nie ma znaczenia. Nie chcę już dłużej żyć. Życie jest zbyt bolesne. Jestem pewna, że Seiko zmarła nienawidząc mnie. Nie mam już powodów, by żyć. To jest ta sama wiadomość. Seiko, czy ty mi próbujesz coś powiedzieć? Ona na mnie spami. Musi być naprawdę zła. Spami na ciebie tym samym SMS-em, żeby cię uratować. Nie, to jest niemożliwe, że ona nie jest na mnie zła. Tak bardzo się pokłóciłyśmy. Ona nie może mi tego wybaczyć. Szczególnie po tym, co jej zrobiłam. Seiko, nie ma wymówki za moje czyny. Ty... musisz mnie nienawidzić, prawda? Shit, nie zdążyłem przeczytać. Temat. Nie jestem zła. Od Seiko. O rany. Przepraszam. Przepraszam. Jest mi tak przykro. Kocham cię, Seiko. O rany, ach, sweet. Kocham cię, o tak. To jest piękne. Hej, Seiko, ona... ona naprawdę istniała, prawda? Ona naprawdę spędziła z nami cały ten czas, prawda? Czytam zanim pojawi się napis. A więc tak wygląda Ultra Instinct. Istniała. Ona była prawdziwa. Naomi. Pani Yui. I reszta. Również. Nie mogę wytrzymać myśli, że nigdy więcej ich nie zobaczę. Jeszcze jeden raz. Chcę porozmawiać z Seiko. Jeszcze jeden. Ostatni raz. Wiem, że chcesz. O rany. Wzruszyłem się. Ech. Korps party. Koniec. Wow. Nie wierzę, że ten dzień w końcu nadszedł. Ten kanał ma już 3 lata. Nie jestem do końca pewien, kiedy zacząłem nagrywać tę serię. Ale wydaje mi się, że to było gdzieś na początku istnienia mojego kanału. Nie wierzę, że ta seria w końcu dobiegła końca. To było coś cudownego. Nie tylko dlatego, że sama gra posiadała voice acting, ale to był po prostu jeden wielki pociąg uczuć. Będę naprawdę miło wspominał tę grę. No i cóż, chyba się zamknę i pozwolę wam posłuchać dobrej muzyki, bo nawet nie wiem co mam mówić. Jeszcze trochę i się rozkleję. Yeah.
No i cóż, myślę, że to by było na tyle. Z pewnością mogę wam obiecać, że w przyszłości nagram sequel, który nazywa się Corpse Party Book of Shadows. I jest to gra w stylu visual novelki, więc będzie naprawdę cholernie dużo czytania. Nie, żeby oryginalne Corpse Party nie miało dużo czytania, bo to była jedna wielka ściana tekstu. No ale dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tej serii i do usłyszenia w kolejnych materiałach w przyszłości. Już niedługo zabiorę się za nowe serie. Dziękuję wam wszystkim i trzymajcie się. Cześć! Thank you.